Chciała wstać, ale Heder powaliła ją na ziemię i usiadła na niej ukrakiem. Wysłuchaj mnie. Musimy się ukryć, bo nas też zabiją. Zgwałcą ciebie, mnie i Oliwie, a potem zabiją, rozumiesz? Holenderka pokręciła głową. Zabiją nas. Dotarło? Petra zasłuchała. Nie możemy się poddać, po prostu nie możemy. Heder prawie krzyknęła i Holenderka kiwnęła w końcu głową. Nie wstaniesz, jeśli cię puszczę? Petra znów skinęła głową i Heder ostrożnie z niej zeszła. Toyota jechała w drugą stronę. Onilowie jeszcze ich nie zauważyli. Dwóch wychylało się przez okna, wiwatując i wesoło pokrzykując. Wyglądało na to, że nie szukają systematycznie, że jeżdżą bez żadnego planu, niemiłosiernie żyłując samochód. Zawrócili o 180 stopni i teraz. Tak, teraz pędzili prosto na nich. Heder znów przypadła do ziemi. Hans wciąż krzyczał. Wiedziała, że zapamięta ten potworny krzyk do końca życia, bez względu na to, ile jeszcze miałoby potrwać. Jego głos niósł się ponad warkotem silnika i wrzaskami onilów. Był przerażony. I Petra nie mogła tego znieść. — Chodź, idziemy do dzieci. Holenderka płakała i nie mogła złapać tchu. Heder pogłaskała ją po plecach. Nic innego nie przyszło jej do głowy. Czerwona ziemia, kamyki, ostre trawy doczołgały się do małego, suchego strumienia, do Ołena i Oliwii. — Co się dzieje? — spytał chłopiec. — Szukają nas — odparła Heder. Musimy tu zostać. Położyły się. Toyota wciąż szalała w buszu. Tu, na dnie strumienia, warkot silnika był nieco przytłumiony, ale od czasu do czasu dobiegały ich dzikie wrzaski i huk wystrzałów. Heder pilnowała, żeby dzieci leżały płasko i nieruchomo. Muchy upał. Leniwe chmury w kształcie cygar sunące po szafirowym niebie niczym statki kosmitów jadą tu szepnął owen miał rację samochód pędził w ich stronę, zobaczyli ich mogli oczywiście, że mogli nikt się nie rusza syknęła zawył silnik i toyota podskoczyła na wyboju była blisko. Coraz bliżej.